Wyznacz objętość sześcianu o boku długości 8xy². Mamy tu sześcian i mówią nam, że każda krawędź, w sześcianie wszystkie są jednakowe, ma długość 8xy². Ta krawędź, nazwijmy ją szerokością, to 8 razy x razy y². Tę krawędź nazwijmy głębokością albo długością, jak wolicie. To też 8 razy x razy y². Wysokość sześcianu to również 8 razy x razy y². Krawędzie sześcianu są takie same. Obliczając objętość dowolnego prostopadłościanu, mnożymy te trzy wymiary: szerokość, głębokość i wysokość. Natomiast w sześcianie wszystkie są takie same. Można więc pomnożyć ten wymiar 3 razy przez siebie, albo podnieść go do potęgi trzeciej. Zatem objętość tego sześcianu… Objętość sześcianu to 8 razy x razy y². Mógłbym to pomnożyć 3 razy, albo podnieść do potęgi trzeciej. Dlatego trzecią potęgę nazywamy sześcianem. Objętość sześcianu oblicza się mnożąc trzykrotnie długość krawędzi. Ile to będzie? Podniesienie iloczynu do potęgi jest równoważne z potęgowaniem czynników. To jest więc to samo, co 8 do potęgi trzeciej razy x do potęgi trzeciej, x do potęgi trzeciej, razy y² do potęgi trzeciej, y² do potęgi trzeciej. A ile to jest 8 do trzeciej? To się równa… 8 do kwadratu to 64, więc mnożymy 64 przez 8. 4 razy 8 to 32, 6 razy 8 to 48, plus 3 to 51. Wynik 512. To jest więc równe 512 razy x do potęgi trzeciej, razy x do trzeciej. A y² do trzeciej to y do potęgi 2 razy 3, czyli y do potęgi szóstej. Y do potęgi szóstej. Do szóstej. Gotowe. Obliczyliśmy objętość sześcianu. To 512x do trzeciej y do szóstej.